Dzień dobry, Berek. Chrześcijaństwo jest prostą sprawą. Dzisiejsze słowo w święto Archaniołów bardzo nam to przypomina, bo czytamy Apokalipsę i ten moment, w którym diabeł jest pokonany, jest strącony, zły jest strącony do piekła, nie ma żadnej władzy. To jest bardzo ważne słowo przypomnienia, bo wielu chrześcijan zachowuje się tak, jakby wchodziło w buty Jezusa, próbując zbawić ten świat, pokonać złego. Tak naprawdę zły jest pokonany. Jeśli zapomnimy o tej prawdzie, że zły jest pokonany, że tak naprawdę on nic nie może nam zrobić i że jego moc jest skończona, bo jest pokonany na krzyżu, to naprawdę próbujemy wtedy zbawiać samych siebie, zbawiać innych, wchodzić w buty Pana Jezusa i zbawiać ten świat. Kompletnie bez sensu. A druga rzecz, która przypomina o prostocie chrześcijaństwa, jest dzisiejsza Ewangelia. Znowu czytana często Ewangelia spotkania Jezusa z Natanaelem, kiedy ten buńczuczny na początku mówi, co może być dobrego z Nazaretu, o Jezusie tak mówi, a Jezus go zabija jednym zdaniem. Widziałem cię pod drzewem figowym. I wtedy Natanael kompletnie zmienia śpiewkę i wyznaje wiarę. Ty jesteś Mesjasz, Ty jesteś Bóg, Ty jesteś Syn Ojca, Ty jesteś kimś wielkim po prostu. Dlaczego dla mnie to jest przypomnienie o tej prostocie? Dlatego, że ta sytuacja pokazuje, czym jest modlitwa chrześcijanina. Że ona nie jest udawaniem przed Panem Bogiem, jaki to jestem pobożny. Nie jest czasem deklaracji, że już więcej nie zgrzeszę, że już będę grzeczny, że będę zawsze poukładany. Nie jest czasem, w którym mam rączki złożone, oczka zamknięte i skupione na jednym punkcie pobożnym. Pytanie jakim? Jak aniołek barokowy na ołtarzu i tam po prostu udaje przed Bogiem, że jestem taki strasznie skupiony. Ta Ewangelia mi mówi, że modlitwa, czyli spotkanie z Jezusem, jest spotkaniem, w którym mogę być sobą. W którym Jezus przychodzi i mówi, znam Cię. Ale to znam Cię to nie jest takie jak, nie wiem, przyjdzie mój przełożony i powie, znam Twoje czyny. No, musimy to jakoś załatwić. Znacie takie teksty, jak żona przychodzi do męża i mówi, wiem, co zrobiłeś. Nie, to nie chodzi o to, że to jest wiedza, która mnie przytłacza, której się boję, tylko to jest wiedza dająca mi pokój, bo skoro on mnie zna, to ja nie muszę udawać. Skoro on mnie zna, to ja nie muszę robić tych wszystkich pobożnych fikołków przed nim, to nie muszę mu obiecywać, to nie muszę go prosić, nie muszę go błagać. Po prostu jestem, bo wiem, że on mnie zna. Fajne to jest, nie? Chociaż strasznie trudne. I na tym miałem dzisiaj skończyć dzisiejszy film. Tak sobie go rano wymyśliłem, że powiem o tej prostocie i z tym w sobotę was zostawię, bo przecież sobota to taki inny dzień. Ni to praca, bo już pracy nie ma, a z drugiej strony jest robota, bo jest dom. Ale jakoś tak inaczej przeżywamy. No i przyszedłem do siebie na śniadanie, wziąłem sobie, zrobiłem dzisiaj dwie grzaneczki. Włączyłem internet i cały ten pomysł na proste chrześcijaństwo mi padł i jestem w kropce, bo przeczytałem kolejny opis tego, jak dziecko było gwałcone przez księdza po lekcji religii w latach 80. I to mi zburzyło kompletnie to, co chciałem powiedzieć, czy to, co powiedziałem o prostym chrześcijaństwie. Bo z jednej strony wierzę, znaczy nic mi innego nie zostaje, jak wierzyć w Boga i wierzyć w to, że chrześcijaństwo naprawdę jest proste i ma sens, a z drugiej strony po raz kolejny niszczy mi moją prostą wiarę no właśnie coś takiego, takie zło, czystej postaci, takie zło, w której wydaje się, że to, co powiedziałem na początku tego filmu, kompletnie nie działa, że złe nic nie może. Pewnie, że to jest wolna wola człowieka. Pewnie, że zły, i to wiemy, próbuje jeszcze coś ugrać, chociaż jest związany i strącony. Ale te wszystkie tłumaczenia kompletnie nie tłumaczą cierpienia człowieka, szczególnie takiego małego człowieka, jakim jest dziecko. Szczególnie takiego człowieka, który jest niszczony przez kogoś, kto powinien dać mu coś najcenniejszego, czyli Boga i miłość. I powiem wam, że po raz kolejny
jestem w kropce. Po raz kolejny coś, co codziennie rano odczytuję jako dar spotkania z Bogiem na swojej osobistej modlitwie, na Eucharystii, coś mi to rozwala, coś mi to kompletnie burzy, niszczy i sprawia, że znowu pojawiają się więcej wątpliwości niż pewności, niż wiary. Ja nie wiem, jak my sobie z tym poradzimy, z tym złem pod tytułem niszczenie małych dzieci, młodych ludzi, życia ludzkiego. Jak my sobie poradzimy z tym złem, które tak bardzo dotyka wielu osób, które są tak strasznie zniszczone wewnętrznie, psychicznie, które odeszły od Kościoła, czasem nawet od Boga, bo nie wierzą w taki Kościół, w którym dzieje się takie zło, bo nie wierzą w takiego Boga, który według nich pozwala na takie zło. Zawieszam się, bo nie wiem, co powiedzieć, bo nie wiem, jak to ugryźć i znowu będę się musiał bić cały dzień z tą myślą, jak wielu, wielu z Was i wielu z nas, że obok tak niesamowitej dobroci, którą dostajemy od Pana Boga za darmo, łaski, którą dostajemy za darmo, często odpowiada człowiek, i to człowiek, który powinien dawać najlepszą sprawę, jaką jest Bóg, daje odpowiedź straszną, najgorszą, jaka może być, bo zbrodnia kompletna. Zmierzcie się też z tym, że wiara w Kościele jest właśnie takimi dwoma bandami. Z jednej strony otrzymujemy coś niesamowicie prostego, dobrego, bym powiedział wręcz miłego, bo Bóg, który przychodzi, sprawia coś takiego, a z drugiej strony odbijamy się od drugiej bandy, w której kompletnie ludzkie czyny zaprzeczają temu, co wcześniej otrzymaliśmy. Zostawiam Was z tym i życzę Wam pomimo wszystko dobrej soboty. Niech ta sobota będzie rzeczywiście dniem, w którym może Bóg jakoś do nas dotrze i pokaże nam, że warto wierzyć, warto być człowiekiem w Kościele i warto być człowiekiem, który przede wszystkim szuka dobra, chociaż to zło jest tak narzucające się i tak krzykliwe i tak straszne i wstrętne. Dobrej soboty Wam życzę.